Tak po latach Anna Lewandowska pogodziła z ojcem. Gdy rodzinę poznała gorzki smak biedy. Co mu napisała? Anna Lewandowska jest teraz żoną najbogatszego polskiego piłkarza Roberta Lewandowskiego. Ma dwie cudowne córki i wiedzie bajkowe życie. Ale nie zawsze tak było. W najnowszym wywiadzie dla Twojego stylu opowiedziała o najtrudniejszych momentach w swoim życiu. Okazało się, że musiała stawić czoła ciężkim chorobom, straciła pierwszą ciążę. Nie mogła wybaczyć ojcu, że zostawił rodzinę. Ale w końcu pogodziła się z nim. Bogdan Stachurski odszedł od rodziny, gdy Ania miała 12 lat. Jej mama Maria Stachurska została sama z dwójką dzieci. Trudno jej było związać koniec z końcem. Były momenty, że warunki materialne rodziny stawały się wręcz dramatyczne. Nie mieliśmy z bratem najłatwiejszego dzieciństwa. Kiedy zostaliśmy sami, mamie trudno było utrzymać dom. Mnie i brata. Mieszkaliśmy wtedy w Podkowie Leśnej. Miałam 14 lat, pieniędzy brakowało na wszystko. Mówiłam koleżankom, że nie pojadę z nimi do kina, bo nie mam za co kupić biletu. To był ciężki czas, opowiadała Anna Lewandowska kilka miesięcy temu w wywiadzie dla Zwierciadła. Sytuacja była na tyle trudna, że rodzina ani musiała korzystać z pomocy, ja kiedyś tych pieniędzy nie miałam. Naprawdę nie miałam. Do tego stopnia nie miałam, że chodziłam w dziurawych butach zimą i to był okropny okres w naszym życiu. Do tego stopnia, że nawet pomagał nam Caritas. I kiedy zaczęłam zarabiać swoje pierwsze pieniądze, to było stypendium. Miałam wtedy 18 lat, to było 800 zł. Połowę oddawałam mamie. A połowę miałam dla siebie, mówiła z kolei Anna Lewandowska kilka lat temu w programie w roli głównej Magdy Moek. W najnowszym wywiadzie dla Twojego stylu Anna Lewandowska opowiedziała, że gdy zabrakło ojca, została zmuszona, by szybciej dorosnąć. Musiałam zostać kolejną kobietą z charakterem w rodzinie. Miałam 12 lat, gdy tata nas opuścił. Z dnia na dzień ja i brat zostaliśmy tylko z mamą, bez pieniędzy i perspektyw. A zaledwie rok wcześniej przeprowadziliśmy się do nowego domu w Podkowie Leśnej. Pamiętam taką sytuację, gdy mama rozpłakała się w sklepie na widok pomarańczy. Bo nie było nas na nie stać, opowiedziała Anna Lewandowska, szybko zaczęłam pracować. Po lekcjach prowadziłam zajęcia karate z dziećmi, dostawałam 500 zł, z czego większość oddawałam mamie, dodała. Musiała minąć lata, by Ania mogła wybaczyć ojcu i się z nim pogodzić. Znalazła na to siłę w najtrudniejszym momencie swojego życia. Ciężko zachorowała i straciła upragnioną ciążę. 3 dni po tym, jak straciłam ciążę, w niedzielę poszłam na mszę, opowiedziała Anna Lewandowska w najnowszym wywiadzie dla Twojego stylu. Modliłam się o dziecko. Taka chwila wycisza, układa w głowie. Wyszłam z kościoła oczyszczona ze złych emocji i uświadomiłam sobie, że chcę coś uporządkować, wybaczyć ojcu. Napisałam SMS, tato, wybaczam ci. 2 miesiące później byłam w ciąży, dodała żona Roberta Lewandowskiego. Kilka lat temu Anna Lewandowska w innym wywiadzie opowiedziała o swoim pierwszym spotkaniu z ojcem po latach. Stało się to w 2018 roku, spotkałam się z nim w zeszłym roku, jak Klara była malutka. Chciałam, żeby poznała dziadka, powiedziała żona Roberta Lewandowskiego w 2019 roku. Córka Roberta Lewandowskiego idzie w jego ślady. Anna Lewandowska pokazała urocze kadry Klary Staningu. Lewandowska poważnie chorowała. Później straciła ciążę. O dziecko modliła się w kościele. Aż nagle stało się coś, co trudno mi zrozumieć.